Cześć, witam Was w odcinku poświęconym analizie projektu Baseline Protocol. Nie jest to typowa analiza kryptowaluty, ponieważ sam Baseline Protocol nie jest przynajmniej jeszcze typowo kryptowalutą. Jest to bardziej taka szyna danych umożliwiająca wymianę danych pomiędzy organizacjami czy pomiędzy różnymi działami rozlokowanymi na całym świecie jednej organizacji w oparciu właśnie o mainnet protokołu Ethereum. W ostatnim czasie dosyć dużo w pewnych kręgach mówi się o tym protokole i tak naprawdę prywatne firmy chcą używać blockchain, natomiast nie zawsze podoba im się to, że te dane są tak publicznie dostępne i łatwo odczytywalne przez tak naprawdę każdego mającego dostęp do eksploatora bloku danego protokołu. No tutaj mówimy oczywiście o Ethereum, czyli w tym przypadku będzie to Etherscan. I tak naprawdę Baseline Protocol jest inicjatywą, w którą weszło kilku dużych naprawdę graczy, takich jak na przykład Microsoft, Ernst & Young, Consensus, czy też projekt kryptowalutowy Unibright. Bazując na ich doświadczeniu, chcą właśnie rozważyć wprowadzenie takiego protokołu, który unifikuje i pozwala łączyć właśnie ich dotychczasowe rozwiązania z tym, jakie zalety daje tak naprawdę Ethereum, czyli tutaj przede wszystkim mowa jest o tokenizacji zasobów, ale również osoby odpowiedzialne za ten projekt mają na uwadze taką, wydawałoby się może i prostą rzecz, jak na przykład synchronizacja. Problem ten tak naprawdę pojawia się w szeregu różnych produktów związanych z systemami klasy ERP czy systemami klasy CRM. System ERP jest to Enterprise Resource Planning. Są to systemy pozwalające zarządzać zasobami całej organizacji, aktywami takimi jak na przykład flota samochodowa, majątek, wszelkiego innego rodzaju aktywa płynne lub mniej płynne. Natomiast CNM, Client Relationship Management, są to aplikacje, systemy całe umożliwiające właśnie zarządzanie relacjami z klientami, tworzenie bazy klientów i właśnie odpowiednie docieranie do nich i interakcje z nimi. I tak naprawdę w sytuacji, kiedy mamy duże organizacje, mamy korporacje rozłożone, można by powiedzieć tutaj będąc zgodnie z konwencją zdywersyfikowane na cały świat, okazuje się, że te organizacje mają problem też między innymi oczywiście z synchronizacją tych danych i tutaj jest właśnie pomysł, jest tak naprawdę już projekt produktu, który wdraża tą synchronizację, tą tokenizację w oparciu właśnie o mainnet protokołu Ethereum i to właśnie zadanie powierzone zostało projektowi Baseline Protocol, który jest inicjatywą właśnie agregującą doświadczenia tych dosyć sporych i bardzo znanych organizacji. Kod źródłowy samego Baseline Protocolu, dokumentacja jego w dużym stopniu również jest umieszczona od dosyć niedawna na GitHubie, także również można z zakresu wiedzy, którą przedstawiam na kanale, korzystać i śledzić postępy, w którą stronę tak naprawdę te rozwiązania idzie, konfrontować to z informacjami pojawiającymi się w serwisach branżowych. Jest teraz taka możliwość, także jak najbardziej można tutaj zwracać na to uwagę. Pewne rozwiązania tutaj są implementowane, bazujące na przykład na Zero Knowledge Proof. O tej technologii mówiłem już parę razy na swoim kanale, także również zachęcam do filmów w tej tematyce. Myślę, że każdy projekt oparty właśnie o Zero Knowledge Proof, czyli o dowody wiedzy zerowej, tak naprawdę będą miały naprawdę świetlaną przyszłość przed sobą. Dodatkowo
Od jakiegoś czasu również śledzę GitHub właśnie jednego z członków zrzeszonego wśród Baseline Protocol, czyli Ernst & Young, firma konsultingowa, jedna z kilku największych na świecie. I tak się składa, że oni już od jakiegoś czasu właśnie pracowali nad projektem Nightfall, protokołem do właśnie prywatyzowania transakcji bazując na protokole Ethereum, i to właśnie doświadczenie w połączeniu z projektem zkSnarks będzie wykorzystywane na pewno w Baseline Protocol. Tak naprawdę myślę, że można powiedzieć, że jest wykorzystywane. Także połączenie repozytorium Ethereum Oasis Baseline, jak i Ernst & Young Blockchain, repozytorium Nightfall, śledzenie tego na pewno pozwoli nam dać dobry obraz tego, co w tym projekcie się dzieje. Ze strony Microsoftu na stronie Azure Marketplace również możemy już na chwilę obecną śledzić wdrożenia związane, może nawet jeszcze nie wdrożenia, ale szkolenia związane właśnie z Baseline protokolem. Jest to zdecydowanie projekt kierowany do dużych organizacji, a takich klientów z całą pewnością ma firma Microsoft. Ci klienci korzystają właśnie z technologii chmurowej Azure, który również wspiera m.in. blockchain Ethereum. Także tutaj również w tym zakresie każdy przedstawiciel tego konsorcjum wprowadzi odpowiednie działania. Warto również tutaj wymienić projekt Unibright, projekt już typowo kryptowalutowy, niestety bez kodu źródłowego. Projekt ten również moim zdaniem dobrze współgra z całą tą inicjatywą, ponieważ część osób wchodząca w skład Unibright wywodzi się ze środowiska RP, konkretnie z bardzo dużego i chyba najbardziej znanego systemu w tym zakresie, czyli systemu całego SAP, całej technologii, który jest jednym z największych rozwiązań klasy ERP i który jest naprawdę wykorzystywany na całym świecie przez największe, jak i dużo mniejsze organizacje. Myślę więc, że warto śledzić poczynania związane z Baseline protokołem. Projekt wydaje się dosyć ciekawy. Projekt adresowany jest do konkretnej grupy docelowej. Projekt również wymieniany jako elastyczny z tego względu, że musi być elastyczny, ponieważ te potrzeby muszą być cały czas, możliwości projektu muszą być cały czas dostosowywane do potrzeb klientów. Projekt Baseline Protocol dodatkowo posiada szereg doświadczonych partnerów, którzy myślę, że wiedzą, co robią i będą to kierować w prawidłową stronę. Także myślę, że projekt wart zainteresowania, zwłaszcza dla osób zainteresowanych protokołem Ethereum czy chociażby Unibright. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję, cześć.